Świat zrozumiał, o co chodzi, tylko Polsza się nie godzi. Pani Janina jest krawcową, pszczelarką i solistką. Nie ma więc czasu na nudę i bezczynne siedzenie w domu. Bardzo lubi występować, szczególnie w Lubaniu. Jest naprawdę tak pięknie, tak życiowo. Człowiek wtedy jedzie do domu i zdaje się, że jest młodym, a już mam latek 80. O bramkach pięknie strzelanych, z własnej bramki wyciąganych. Tak lubiłeś ciasto z makiem, będzie figa z pasternakiem. No w tej chwili to miałam wiersz z Mickiewicza, To lubię, pod tytułem To lubię. No i taki wiersz troszkę polityczny, ale w wolnym kraju można sobie mówić to, co człowiek myśli i czuje. Jedni recytowali, a inni tańczyli. Zespół ze Złotoryi na lubańskiej scenie zatańczył układ country. Ćwiczymy od września. W październiku już żeśmy wystąpili w Złotoryjskim Ośrodku Kultury na scenie, bo był Dzień Seniora. I ten tańcz żeśmy na to przygotowali. Teraz jesteśmy zapraszane i po prostu zapraszani i po prostu występujemy. Gdzie tak. Zaproszenie? Piąty przegląd dorobku artystycznego seniorów w Lubaniu pod patronatem burmistrza Lubania przyciągnął kilkuset seniorów z terenu całego Dolnego Śląska. Jest to impreza dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Dolnego Śląska, podczas której prezentują swój dorobek artystyczny w kategoriach zespoły wokalno-instrumentalne, chóry, kabarety, grupy taneczne oraz twórcy rękodzieła artystycznego. Wszystkie prace można było podziwiać w Galerii Miejskiego Domu Kultury. Na tych stoiskach to pokazujemy tak, obrazy ręcznie robione, tkane, haftowane, z bibuły, z papieru, przeróżne kosze, koszyczki, baranki. Różne kwiatki, wyszywane, hafty, ażury. Panie spotykają się w domu dziennego pobytu co najmniej dwa razy w tygodniu, żeby tworzyć, ale także przede wszystkim, aby razem miło spędzić czas. Przegląd jest potrzebny, bo po prostu czujemy się dowartościowani, że nas ktoś ogląda, że no, chcemy pokazać dla innych, że nie jesteśmy tacy starzy, że siedzimy przed telewizorami, tylko dajemy coś od siebie. Impreza ma charakter konkursu, gdzie komisja konkursowa składająca się z członków stowarzyszeń mieszczących się na terenie miasta Lubań obradowała i przyzna pierwsze, drugie, trzecie miejsce dla najlepszych uczestników dzisiejszego przeglądu. Jednak najważniejsze jest wspólne spotkanie, biesiadowanie i podzielenie się z innymi swoimi pasjami. Każdego roku do Lubania na przegląd przyjeżdża coraz więcej seniorów.